Zaczynam ten poniedziałek od takich totalnych wariackich papierów. W sumie dawno tak nie było, żebym w poniedziałek był od ósmej na nogach. Ja jestem człowiek, który, że tak powiem, lubi sobie pospać. Przynajmniej w te poniedziałki, bo wiadomo, że w niedzielę wcześniej rano wstaję i kurna, robiłem klocki i tarcze i mi piszczą. Nie wiem, czy to tak ma być, ale mnie to strasznie wpienia. Pierwszy plan na dzisiaj: przeżyć. Dzień dobry pani, Kamil Majewski się kłania z PZU. Ja bym się chciał zapytać, czy już coś się wyklarowało w naszej sprawie? Ojku, rozumiem, kurczę, ten koronawirus nas wszystkich powykańcza, masakra. No, to ja się dziś może na początku czerwca skontaktuję, tak chyba będzie najpewniej, jak pani to widzi? Dobra, dziękuję pięknie, pozdrawiam, do widzenia. Widzicie, no firmy stoją, otwierają nam galeryjki, różne sklepiki, niby wszystko pięknie. Ale jak przychodzi do kontaktu z klientem, zwłaszcza tym biznesowym, to wychodzi, że wcale nie jest pięknie. Podstawą sukcesu jest dobra baza klientów. Jeżeli mamy z nią problem, albo w zasadzie jej w ogóle nie mamy, no to ta nasza praca będzie utrudniona, no nie ma się co oszukiwać, no czas, który mógłbyś poświęcić na wykonywanie telefonów i wydzwanianie tego klienta, musisz jeszcze dodatkowo podzielić na szukanie klienta i bardzo często dla nas wybawieniem jest, jak dostajemy od firmy jakąś bazę do wydzwonienia, to nie są jakieś duże bazy, ale zawsze. No i człowiek taki ma jeden dzień, czasem dwa dni pracy, żeby po prostu coś podzwonić. Bo tak to normalnie ja wam mogę pokazać, jak to wygląda, jak wygląda pozyskiwanie klienta biznesowego. Bierzesz komputer, odpalasz takie strony, pewnie widzicie, OLX, w ogóle nowa szata, dlatego tak ciężko mi się teraz też przyzwyczaić. I szukasz. Szukasz, gdzie dzwonić. No i pytasz się, ubezpieczenia grupowe, indywidualne. Myślę, że w wielu branżach sprzedażowych wygląda to dokładnie tak samo, że po prostu baza jest najczęściej właśnie takimi portalami. Kiedyś było łatwiej, bo można było sobie spokojnie korzystać z jakichś baz takich, powiedzmy, mniej oficjalnych, a dzisiaj, kiedy mamy RODO, to jest zabronione. Mamy tak naprawdę kilka możliwości, pod które możemy zadzwonić, żeby tego RODO nie łamać. Ale to jest temat na dłuższe gadanko. Robię ofertę na ubezpieczenie grupowe. Powiem wam szczerze, że dawno nie robiłem. Przez tego całego koronawirusa po prostu sytuacja się troszkę pokomplikowała, ale co, działamy. I chciałem wam powiedzieć, jak wygląda polisowanie. Bardzo często myślimy, że po prostu jak dzwoni do nas agent ubezpieczeniowy, że on ma dla nas gotową ofertę i powinien nam tą ofertę wysłać na maila, my sobie ją zobaczymy. W teorii czasem tak bywa, że i tak jest. Ale żeby ta oferta była najlepsza dla klienta, my ją tworzymy pod dane. Czyli pod PESEL,
pot, jakieś tam inne szczegóły. Nawet jest ważne to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Jak jesteś kobietą, prawdopodobieństwo tego, że stawki będą wyższe, jest duże, bo kobiety mają to do siebie, że się leczą po prostu. Bardziej są skore do tego, żeby się diagnozować niż mężczyźni, dlatego też ryzyko ubezpieczeniowe dla ubezpieczyciela jest wyższe. To ja się biorę do roboty. Jesteśmy po takim podjeździe, ja nie wiem ile on tam może mieć metrów, ze 100 metrów do góry, może nie. W tym kierunku jedziemy do Strzelina i tak naprawdę do samego Strzelina jedziemy w zasadzie pod górę. To są właśnie wzgórza niemczańsko-strzelińskie. One się tak tutaj ładnie od powiedzmy takiego od lewa do prawa, bo czy to jest zachód, czy to jest wschód, to ja nie wiem. Ładnie nam się rozpościerają na wprost za tym domkiem, gdzie jest napisane na dachówce Arboretum, czego pewnie nie widzicie, jest na horyzoncie, na wzgórzu wieża widokowa zdezelowana. Tam chyba się już nie ma sensu nawet próbować wdrapywać. To jest wieża na górze Spitzberg, na Ostrej Górze. Ja tam byłem może w ogóle z 20 lat temu, może 15, bardzo dawno w każdym razie. Tutaj mamy na wprost właśnie Arboretum Wojsłowice, którego wam nie pokażę, bo zdaje się do piątku jest zamknięte, od piątku będzie otwarte. Kiedyś tu przyjdziemy, bo to jest ogród botaniczny, który no słynie, można powiedzieć, w całej Polsce, a kto wie, czy nie w Europie, z różaneczników, na które teraz mamy sezon. Trzymajcie się. Ciao.